Irene mocno przykuwa dzisiaj moją uwagę i to pewnie już zdążyliście zauważyć. Podejrzewam, że dzisiaj nagramy trochę. Jest sobota, ale niedziela. Ale można się trochę temu poświęcić. Będziecie mieli przynajmniej materiał na cały tydzień. Wszystkich już obgadałem tak naprawdę, więc pora wejść do namiotu. No, ciekawe, co archonci nam powiedzą. Dobra, to może najpierw przeszukamy to pomieszczenie. Ten meldunek bitewny cechowej przeprawy winną za nieudany atak na wioskę obarcza szkarłatne chórny. Wyraźnie jego zwiadowcę. Zwiadowcy nie przekazali istotnych informacji na temat wojsk nieprzyjaciela. Ach. Jeszcze nie mogę obrobić tego nawet. There's four reports of avalanches in the mountains now. The Tearsmen can barely count past nine. They have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes. Either way, that leaves the second and fourth cohort trapped outside the valley. Archont wojny uderza laską o ziemię. Jego rosłą, imponującą posturę potęguje dodatkowo masywna zbroja, szumiąca od mistycznej energii. Czekajcie chwilę, ja sobie muszę mikrofon poprawić. O. Dajmy, że tak. Or it's the work of your perfidious Earthshakers. Only a fool would not suspect a traitorous Archon of poisoning the mind of his students with sedition. We would have killed the Earthshakers Guild for their master's treachery. But I'm sure you have some perfectly valid reason for allowing them to live as your pawns. Archon tajemnic przekłada berło z ręki do ręki, kreśląc z nim hipnotyzujące kręgi. Z pomiędzy obdartych czerwonych szat Archonta wydobywa się szmaragdowy blask. Najwyraźniej zauważalny jest tam, gdzie powinna być jego szyja. Najbardziej zauważalny. Maska Archonta wydaje się unosić i obracać w powietrzu, odchylając się i wyginając w nienaturalny sposób. Hey, watch yourself. When these two get going, you don't want to get between them. Zwrotka szepcze cicho, patrząc na Archontów. Dobra, ja zachowam milczenie, poczekam aż skończę. I always know you've run out of things to say when you resort to mocking my vassals. If we are to speak of treachery, why is it that my scouts see the Scarlet Chorus warriors defecting back to the Vendrian Guard? Your fearsome reputation has gone flaccid, for it seems you cannot control your soldiers, or perhaps you simply choose not to. Moi panowie, przybył stanowiciel losu. Doradczyni wojsk wzgardzonych podnosi głos, próbując przekrzyczeć archontów. Może przerwiemy tę dyskusję i wysłuchamy naszego gościa. Speaking of strategic failures, who was it that insisted the valley would need only a token garrison? For some strange reason, we can't seem to recall which balding half-wit grossly underestimated the enemy. Thoughts? Archont tajemnic kręci berłem spiralne wzory w powietrzu, bez wysiłku podrzucając ciężką broń. And I thought you had left agents within these Tearsmen when they surrendered. Either you failed to see this coming, or you knew and let it happen. Incompetent or in cahoots, either way, this mess has your filthy stink all over it. Archont wojny pochyla się naprzód, opierając się o swój młot bojowy, błękitny blask migocze na jego zbroi. We look forward to seeing you explain to Tunon why the Archon of War could not close the vice on this trivial little insurgency. When we are crowned the ruler of the Tears, we shall have this place renamed to Ashes Folly in your honor. Głos Nerata podrzuca berło do góry i po chwili zręcznie je chwyta. Dalej zachowuje milczenie. Nie mam zamiaru się odzywać i nie wchodzić pomiędzy tych dwóch. If I could trust the information I get from you and your conscripted mouth breathers, perhaps I'd order my cohorts around a bit more aggressively. But last time I trusted your all clear report, my troops failed to come home. Oh, Ash, old boy. If you're going to have a little sob every time one of your nieces or nephews dies to the Tearsmen,
Perhaps we should have Siren sing you some calming lullabies to help you cope with your grief. Archon trzykrotnie zręcznie podrzuca berło, nucąc radośnie. Zamilcz! Nie pozwolę ci oczernieć naszych poległych towarzyszy. Marszałek sięga dłonią ku rękojeści miecza, ale nie wyciąga go z pochwy. Wszyscy mi podziękują, jeśli rozwalę ci ten durny łeb. Kłócą się jak dzieci, prawda? Tenor piątego oka wybija się ponad zgiełk w namiocie, przez co wszyscy zebrani patrzą na niego. Ja chciałem jedynie powitać naszego gościa, stanowiciela losu. Opancerzony adiutant kłania się z brakiem elegancji wywołanym pośpiechem, a potem salutuje. W samą porę. Przychylności, okej. Okay. Zarządca Opera Wraith. Od dawna wspomagasz nas swoim żelazem. Teraz zaś jeszcze swoją obecnością. Proszę o wybaczenie w imieniu moich panów. Ciężko im ostatnio utrzymać nerwy na wodzy. Pokłoń się archontom. Przepraszam za nadejście, przebyłem długą drogę. Ah, the storm caller. Conveniently late once more. Our eyes and ears tell us you come bearing an edict. The anticipation is killing us. Czyli ktoś im powiedział. My soldiers tell me you helped Commander Drotus on your way through Edring. You honor the court with your selfless cooperation, for that is the sort of camaraderie that Kairos demands of us all. Mówiąc to, Archon Wojny patrzy znacząco na głosy Nerata i marszczy brwi przy słowie współdziałanie. Nie potrzebuję podziękowań za wypełnienie moich rozkazów. But know that cooperation and goodwill have been rarities of late. You do your lord Tunon a great honor. Cały czas tracę po stronie głosów Nerata. To nie jest dobrze. No, don't mind us while you trade your gushing praise. We're sure the... My dear Binder, we won't be done bickering until the last of Ash's hair falls out. We'll pause for you to read your little missive. Go on, don't keep us all in... It seemed only yesterday you were proving your worth in battle, assisting my warriors in the siege of the bastard city. Now Kairos has chosen you for a second time to proclaim an edict. Tell us, good Fatebinder, what sort of punishment does the Overlord have in store for the Oathbreakers? Lojalni słudzy hegemona muszą zdobyć salę wyniesienia przed dniem mieczy Kairosa, albo wszyscy w dolinie zginą. Wygląda na to, że potrzebujecie zachęty do współpracy. Edyk Kairosa pozbawi życia wszystkich w dolinie, jeśli sala wyniesienia nie zostanie zajęta do dnia mieczy Kairosa. Aby uczcić waszą niekompetencję i niezgodę, edykt zabije wszystko, co żyje w tej dolinie, jeśli sala wyniesienia nie zostanie zajęta do dnia mieczy Kairosa. Aha. Aha. No trzeba dawkować, bo w każdej z tych wypowiedzi mówimy to samo. Tylko trzeba dawkować, w jaki sposób to powiemy. I chyba dwójka będzie dla mnie najlepsza. Wygląda na to, że potrzebujecie zachęty do współpracy. No znowu wrogość, przychylność Nerata, no... Kurde! Wnerwiać mnie on zaczyna. Ziemia drży z każdym wypowiedzianym przez ciebie słowem. Powietrze gęstnieje i nagrzewa się, gdy wygłaszasz zwięzłe przekazanie, którego każdą sylabę własnoręcznie napisał Kairos. Po obwieszczeniu edyktu czujesz przyspieszone bicie serca i jak mięśnie w twoich nogach zmęczone długą podróżą przez góry stają się wypoczęte, zaś twoje kończyny rozpiera energia. The Overlord means to compel us into action. No doubt the avalanches in the mountains are part of this ultimatum. We must conquer the Oathbreakers or die in failure. There is no room for error, and no other way out of this valley alive. We'll need to advance across the Mitanni. We lose everything if we stand still. And we move to back up Plan Green. The Earthshakers didn't make it over the mountain in time. So we do this the hard way. Over the walls instead of through. Archon Wojny stuka się palcem w skroń mamrocząc cicho. So you found your backbone at last! Oh, we were worried past humiliations would make you soft, timid. That was a record for you, right? The baker's dozen lost in one sortie.
If you had waited for the chorus reinforcements, maybe we'd have eyes and ears on the matter. Archon tajemnic przerzuca berło z ręki do ręki, chichocząc cicho w rytm podrzutów. Dobra, przebiegłość. Kurde, ale znowu mu pociśnie. I second the fate binder. Thought you had the memories of one of those oathbreakers rattling about that bronze gourd of yours. Would Kairos's mighty spy master please enlighten this gathering of allies with some scrap of strategic insight? Zaraz muszę zobaczyć. Już wrogość mam na pierwszym poziomie i ledwo co do pierwszego poziomu przychylności, więc no, trzeba się trochę o te głosy Nerata postarać. Archon tajemnic odwraca głowę w bok, aż jego maska przesuwa się i pokazuje nowe oblicze. Kiedy Archon w końcu się odzywa, mówi drżącym głosem młodszego mężczyzny. Our river was to be the bulwark, but with the Tidecasters slain, what hope remains? It's so cold in here. Help me, please. Archon ponownie odwraca głowę na bok, aż na przodzie pojawia się poprzednia twarz. Our sources tell us the Oathbreakers had some sort of magical trick in store. But this knowledge is tinged with fear, trepidation. If we make a move for the Mitanni, we suspect the Oathbreakers will mount a counterattack that is equal parts valiant and futile. No, ciekawe, that was Mitanni Yanev, former noble of Apex and one of the leaders of the Vendrian Guard. Back when they were half-respectable enemies that knew how to lose with dignity. When the guard first surrendered, Yanev presented himself to us. What he knew, we now know. W takim razie już dość gadania, mamy zadanie do wykonania. Nasze życie jest w niebezpieczeństwie, bo wciąż kłócicie się jak dzieci. Idźcie wypić piwo, którego naważyliście. Dość już bezczynności, oczekuję natychmiastowego wymarszu wzgardzonych. Głos Nerata, zakładam, że przestałeś już błaznować i twoja horda będzie gotowa do rychłego wymarszu. No właśnie. Nasze życie jest w niebezpieczeństwie, bo kłócicie się jak dzieci i to prawda. Kiedy ich zastaliśmy tutaj, to po prostu darli się na siebie bez sensu i obarczali winą, zamiast się wziąć do roboty. Mój panie, Beric i jego grupa znają na pamięć plan ataku na przeprawę. Harcownicy zapewne właśnie informują go o najnowszych ruchach przeciwnika wzdłuż rzeki. Natychmiast wyślę go do ataku. Żelazna marszałek salutuje, uderzając rękawicą o napierśnik. Ja zaś upewnię się, że Hur jest gotowy do wymarszu. Skoro wzgardzeni zdołają zająć przeprawę, to Hur ma dość ludzi, by zabezpieczyć obrzeże doliny. Our soldiers clamor for battle, and at last we shall have it. Verse, we command you to continue guarding the Fatebinder. Tunon's chosen is our honored guest, and must be shown our finest hospitality. God damn it. I won't let you down, boss. He'll get through the campaign in one piece, as long as he doesn't do anything. And before we forget, we have a debt to settle. Przychylność w głosach Nerata. Last year, when our warriors got confused about supply lines, so kind of you to understand how things get muddled in the fog of war. Archon tajemnic zbiera się do wyjścia i rzuca na twoją stronę kilka żelaznych pierścieni. Klepie piąte oko w ramię i wraz z podwładnym opuszcza namiot, po raz ostatni kręcąc berłem. Złap pierścienie. Albo pozwól, by pieniądze upadły na ziemię, nie przyjmuję łapówek. Nie lubię takich rzeczy. Złap pierścienie albo pozwól, by upadły na ziemię. Zanim zapomnimy, mamy dług do uregulowania. W zeszłym roku nasi żołnierze pomylili linię zaopatrzenia. Mimo miło z twojej strony, że okazałeś wyrozumiałość. Iż w czasie wojny łatwo o takie pomyłki. Pomylili linię zaopatrzenia. A tak, już pamiętam. Tu chodziło o tą akcję, gdzie mieliśmy rozdać broń, podzielić się ekwipunkiem i w ogóle, nie? I podzieliliśmy ich między wszystkich, więc należy mi się za to zapłata. Dobra, i 300 pierścieni, spoko.
Wrogości jeszcze mam. Archon tajemnic chichocze lekko, kiedy wychodzi. Ej, moje usługi naprawdę da się kupić. Trzeba mieć tylko odpowiednią ilość pieniędzy. The fool and his puppet are gone. Perhaps now I can hear myself think. Rarely do I question Kairos's judgment. But I will never understand why the voices of Narot is given such authority. I shudder to think what will become of us all should Tunon favor him in the end. Though the edict threatens the Scarlet Chorus just as it threatens us, I cannot shake the feeling that our allies will work against us. You've shown your worth in war, and your name has been known to the Legion since the very beginning of this long conquest. So I'd ask that you join us this one last time, to help us wrap up this last objective. If you wish to be counted amongst the glorious, speak with the Iron Marshal. She will direct the order of battle until we are ready for the final push into the Citadel. Brakuje mi zwiadowców, brakuje mi żołnierzy, brakuje mi wszystkiego. Moi podopieczni zapewne z wdzięcznością przyjmą pomoc kogoś tak doświadczonego jak ty. Będę zaszczycony, mogąc pomóc. A co ze szkarłatnym chórem? W jaki sposób nam pomoże? I ask myself that question often. While we take the river crossing, the Scarlet Chorus should be using their sizable presence to remove the Oathbreaker patrols lurking in the outer valley. Wierołomcy mają spore siły poza Cytadelą. Potrzebujemy wsparcia chóru, by oczyścić z nich okolicę. W przeciwnym wypadku wierołomcy zaatakują nas od tyłu, kiedy przekroczymy Matani. Czuję się zaszczycony, mogąc pomóc. Żelazna marszałek salutuje grobowemu Ashowi i odwraca się ku wyjściu. Będę na placu szkoleniowym. Przygotuję żołnierzy. Odszukaj mnie tam, kiedy będziesz gotów. Przerywa i odchrząkuje. Chociaż przyznaję to z niechęcią, chór zapewne potrzebuje twojej pomocy. Nie zabezpieczał obrzeży doliny samodzielnie. Piąte oko siedzi gdzieś na wschodzie, w tym gnieździe szczurów, które robi za ich obóz. Odszukaj go, skoro musisz. Damn. Edykt egzekucji. Hegemon postanowił, że wszyscy w dolinie poniosą śmierć w dniu mieczy, jeśli wysłannik Kairosa nie przejmie sali wyniesienia. Stanowczość plus jeden. Serdeczne F6, bo się podziało. Dzień mieczy. 8 dni do dnia mieczy. Tu jeszcze nam czas tu liczą. Inaczej wszyscy w studni Vendriena zginą. Okej. Okay. Archon wojny wzdycha przeciągle, przeglądając mapy i modele rozrzucane po jego biurku. Napotyka twoje spojrzenie spoglądając przez ramię, po czym marszczy brwi i wraca do swoich rozmyśleń. Kiedy pierwszy raz obwieściłeś edykt, dałeś przeciwnikom podejrzanie dużo czasu na przygotowanie. Kładę to na karb nadmiernej litości dla zacofanego ludu, ale kiedy kierujesz edykt przeciwko swoim, wówczas przestrzegasz rozkazów co do joty. Pokłoń się Archontowi, możemy chwilę porozmawiać? Od czasów miasta niechcianego jesteś wiernym sojusznikiem wzgardzonych. Uważam cię za naszego sprzymierzeńca w sądzie. Chociaż nie mam teraz głowy do pogaduszek, jeśli chcesz, żebym poświęcił ci chwilę, proszę bardzo. O czym myślisz? Twój regiment w studni Vendriena jest niewielki, nawet jak na wzgardzonych. W związku z podbojem Legion jest bardzo rozciągnięty. Każdą zdobytą połać terenu trzeba utrzymać. Rozesłałem wezwanie, ale większość kohort tkwi po drugiej stronie gór. Nie szkodzi, nie pierwszy raz muszę wiele zdziałać niewielkimi środkami. Muszę wiedzieć, dlaczego pokonanie garstki prostych terasowców jest tak niemożliwym zadaniem. Archon wydaje z siebie przeciągłe westchnienie i spogląda na ciebie spod zmarszczonych brwi. Nie to, żebym nie próbował wcześniej owego roku. Kiedy chór wciąż gromadził się w dolinie, wysłałem oddział szturmowy wprost na Cytadelę. Nie przedarł się przez rzekę Matani. Nikt ze wzgardzonych nie przeżył, a na miejscu nie było zwiadowców chóru, więc niewiele wiem o tym, co tam się wydarzyło. Poza tym, że zginęli szybko. Miałem przez to braki w szeregach i potrzebowałem więcej żołnierzy. Napływali powoli z różnych stron. Chyba popełniłem błąd, czekając aż moje wojsko osiągnie przytłaczający stan liczebny, a nie tylko wystarczający. Co się stało z wojownikami, których przelaty rozkazałeś tu stacjonować? Ja też mam związane z tym pytanie. Archont mocno wciąga powietrze i przybiera postawę obronną.
Bez mrugnięcia wpatruję się w ciebie z całych sił zimnymi niebieskimi oczami. Mam powód wierzyć, że kiedy zajęto garnizon, to niewiarołomcy zabili wzgardzonych. Mimo to nie mogę udowodnić, że to wina głosów Nerata. Jaki masz powód, by wierzyć w coś takiego? Powszechnie wiadomo, że mogę chronić żołnierzy, nawet jeśli są poza zasięgiem mojego wzroku. Mało kto jednak wie, że czuję każde cięcie, każdą śmierć, każdą chorobę. Żadna rana uczyniona moim żołnierzom nie uchodzi mej uwagi. Spośród żołnierzy straconych w cytadeli w studni Venderiana, tylko dwóch poległo w czasie powstania. Kilku innych jednak zginęło później, przy udziale straszliwej, bolesnej magii. Jednym z tych, którzy zginęli w tak niezwykłych okolicznościach, był mój syn. Przez chwilę Archon Wojny drży i spogląda w dal otwartymi szeroko oczami. To poważne oskarżenie, niepoparte solidnym dowodem. Wśród zabitych był twój syn. Owszem, mój syn Brennix służył w garnizonie, ale czułem, że do jego śmierci doszło gdzie indziej, po bitwie. Rodziną jest jednak dla mnie cały Legion. Nie ma znaczenia, kto pochodzi ode mnie. Archont marszczy brwi i odwraca głowę. Jeśli to prawda, należy powiadomić Archonta Sprawiedliwości. O nie, bez dowodów nie rzuca oskarżenia. Doceniam twoje poczucie obowiązku, ale jest jeszcze za wcześnie. Porozmawiajmy o czymś innym. Co możesz mi powiedzieć o kopcu, byłym Archoncie Kamienia? Powinienem był wcześniej się domyślić, że sercem nie jest już przy hegemonie. Musiałem rozdzielić nasze siły, wysłać go do Lazuru, podczas gdy sam zajmowałem się krzepą, ale to był błąd. Gdyby nie było mnie w pobliżu, musiał uznać, że może zrealizować swoje zdradzieckie marzenia. Jak sądzisz, dlaczego zwrócił się przeciwko hegemonowi? Kopiec służył nam tylko dlatego, że inaczej czekała go śmierć. Nie podziwiał jedności i postępu przynoszonych przez hegemona. Podejrzewam, że agenci chóru mogli szeptać zdradzieckie pomysły w ucho kopca, ale to całkiem możliwe, że kopiec własnej woli stał się nielojalny. Co się stało z uczniami kopca, kruszycielami? W imieniu gildii wypowiada się teraz najważniejszy uczeń kopca, Radix. To prawda, że moi żołnierze z obawami podchodzą do naszych magicznych sprzymierzeńców. Wielu uważa, że kopiec zaszczepił im swoją zdradę. Ale zrustrowałem gildię i usunąłem niegodnych zaufania, a zatrzymałem tylko tych, którym ufam. Porozmawiajmy o czymś innym. Twój brak zaufania do głosów Nerata widać jak na dłoni. Skąd wzięła się ta niechęć? Nasza rywalizacja trwa od dawna. Głosy Nerata służy hegemonowi dłużej niż ja. Jak sądzę, nienawidzi mnie za to, że w oczach hegemona obaj mamy tę samą pozycję. Mimo, że jestem młodszym archontem, wybranym do poprowadzenia armii przez terasy. Archont marszczy brwi i cicho narzeka. Ta wojna wydobywa z nas wszystko co najgorsze, na każdym kroku. Nie zgadzamy się co do strategii. Myślę, że słusznie nie masz zaufania do głosów Nerata. Uważasz, że jego obłęd jest spowodowany czymś tak błahym jak zawiść? To dość egocentryczne. On coś i tak ukrywa, więc myślę, że słusznie nie masz do niego zaufania. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Dzięki temu czuję, że moja paranoja związana z nim jest choć trochę zasadna. Zasalutuj, by odejść. Ku chwale hegemona, dla podkreślenia wagi swoich słów Archont, wojny uderza trzonkiem młota o ziemię, po czym wraca do map. No, coś tam się dowiedzieliśmy, coś tam zyskaliśmy. Dobra. To najpierw obadajmy wszystkie skrzynki. Krwawy mech plus pierścienie, weź wszystko. Laska kruszyciela. Nie mam żadnego maga ze sobą, więc teraz weźmy się, oddalmy. O, tu wszystko wyczytane, wszystko poobmawiane, ruszajmy dalej. Ciekawe. Muszę też pogadać ze zwrotką, bo coś tam chce, bo aż jej miga ten cudak od tekstu. Jak to zrobiłeś? Zwrotka patrzy na ciebie badawczo. O czym ty mówisz? Nie wygłupiaj się, to poważna sprawa. W namiocie Archonta ogłosiłeś edykt, jakbyś odczytał list przewozowy. Jak to zrobiłeś? To nie było nic takiego. Daruj sobie fałszywą skromność. Wypowiedziałeś słowa, które sprowadziłeś śmierć na setki istnień. Powinieneś być z siebie dumny.
Nie próbuję wprowadzić cię w zakłopotanie, po prostu uważam, że należy ci się uznanie. Jesteś nie tylko stanowicielem Tunona, ale też głosem hegemona. To dla mnie więcej niż wystarczający powód, żeby zostać w twojej kompanii. Robi się o tobie coraz głośniej, a ja chcę zobaczyć, jak to wszystko się skończy. Skoro tak mówisz, to mam kilka pytań na twój temat. Chcę cię zapytać o nasze podróże. Co sądzisz o naszym położeniu? Wisi nad nami, nad głową edykt i tak dalej. Wróćmy. Dobra, tyle mam co do niej. Żeby jakby bardziej z nią rozmawiać, potrzebuję więcej jej przychylności i w ogóle, więc to jakby sobie na razie zostawię. Dobra. Zobaczymy, czy jest tu ktoś nowy. A propos jeszcze tego. Przydałoby się zwrotkę przytrenować w unikach. Zaraz, bo tu... Wskardzenie przychylność 2. Witaj ponownie, stanowicielu. Lucia mówiła tylko, że dlatego, że zapytałeś, że bardzo przysłużyłeś się wzgardzonym, odkąd tylko przybyłeś. Nie, żeby ktokolwiek spodziewał się czegoś innego, patrzy na ciebie z dumą. Co możemy dla ciebie zrobić? No właśnie, Lucia, przydałby mi się trening. I chciałbym nauczyć zwrotki. No zwrotki w sumie. Chciałbym nauczyć uniku chyba. Jak mi się wydaje. Będę jakoś pakował w umiejętności obronne, bo ona też ma ten motyw, że może używać uniku zamiast parowania. Na litość hegemona nie mamy dosyć żołnierzy, by łazić po krzakach. Ceweus. Stanowiciel Opera, zgadzasz się? Jestem Ceweus, dowódca i wzgardzony w trzecim pokoleniu. Tak konkretnie to Ceweus młodszy. Niektórzy się w tym gubią. Formalnie jestem dowódcą, ale ostatnio organizuję tylko patrole i staram się nie wchodzić nikomu w drogę. W sprawach oficjalnych rozmawiaj z żelazną marszałek. Czego potrzebujesz? Podsłuchałem, jak pytasz kruszycielkę, gdzie się podziały ich posiłki. Co jest nie tak? Niestety, Radix, mistrz kruszycieli, miał przybyć z grupą najsprawniejszych czarowników, żeby pomóc w przerwaniu tego impasu. Nie wiem, co ich zatrzymuje i to mnie martwi. Jeśli masz ochotę pomóc, przydałoby się nam wsparcie magiczne. Mogę pomóc, czemu by nie? Możesz? Powiedziałem, że wysłannik Tunona nie zawiedzie nas w potrzebie. Oznaczę na twojej mapie ostatnie znane położenie kruszycieli, którzy szli nam z pomocą. Udanych poszukiwań, stanowicielu. Jak sądzisz, dlaczego oblężenie tak bardzo się przeciąga? Powinno było się skończyć raz, dwa. Pierwsza kohorta przybyła do doliny i od razu ruszyła do ataku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Gwardia Wenderyjska ma po swojej stronie mędrców i tę wodną wiedźmę. Większy problem sprawia nam jednak szkarłatny chór. Chórzyści chętnie werbują żołnierzy Gwardii Wenderyjskiej, ale nie ma na to żadnego dowodu. Można odnieść wrażenie, że nie pilnują zbyt bacznie wcielonych terasowców. Często są oni wysyłani na patrole i podejrzewamy, że wykorzystują tę okazję do powrotu do gwardii. Każdy rekrut chóru ma wybór. Życie w służbie hegemonowi albo śmierć pod butami armii. Śmiało ścinajcie tych, którzy wybierają to drugie. Nie obrazimy się. Żebyśmy się nie zrozumieli źle. Wiemy, że w moich słowach kryje się sugestia zdrady, ale nie występuję do przedstawiciela Tunona z oficjalnym oskarżeniem. Mówię tylko o swoich przeczuciach w tej sprawie. Obie armie od lat nie mogą dojść do porozumienia. Czemu twoim zdaniem tak się dzieje? Daj spokój, stanowicielu. To jakby pytać, dlaczego zwierzce cuchną. Wzgardzeni z wielkim zapałem wprowadzają w terasach ład hegemona, a szkarłatny chór pozostawia po sobie tylko zamęt. Jeśli powiesz mi, że głosy Nerata ma jakiś plan, będę skłonny w to uwierzyć, ale chór bez wątpienia porusza się po omacku i w odróżnieniu od nas nigdy nie działał celowo. Chyba nie walczymy po tej samej stronie, żołnierzu. Widziałem więcej bitew, w których aż musiał ratować swoich ukochanych żołnierzy niż przez niego wygranych. Jeśli to nazywasz postępem, proszę bardzo. Obawiam się, że jeśli nie znajdziemy sposobu na działanie jak jeden mąż, szkarłatny chór będzie na każdym kroku wchodził grobowemu Ashowi w drogę. Odnoszę wrażenie, że podczas gdy inni zajmują się wykonywaniem swoich obowiązków, głosy Nerata jest tu dla rozrywki.
Powiedz mi o sobie. Nie ma o czym opowiadać. Moim ojcem był Cavetus Sevetus starszy, jego ojcem zaś Sevetus pierwszy tego imienia, naczelny instruktor musztry w pierwszej żelaznej gwardii grobowego Asha, kiedy jeszcze była to spiżowa gwardia. Urodziłem się do życia w Legionie i mam nadzieję umrę w Legionie. Reszty się dowiesz, kiedy zostanę uwieczniony w opowieściach. Spiżowa gwardia? Cóż, działo się to przed stuleciem, kiedy nie było współczesnych udogodnień hegemona, takich jak żelazo. Wówczas wąski krąg dowódców wielkiego generała zwał się Spiżową Gwardią. Powinieneś być dumny ze swego rodu. Dziękuję, ale staram się nie myśleć o nim zbyt ciepło. Tak właściwie za każdym razem, kiedy coś z knocem przeklinam się za kalanie dobrego imienia rodziny. Wróćmy do moich pozostałych pytań. No, w sumie to już nie mam nic takiego ciekawego. Posiłki kruszycieli. No dobra, no to mamy kolejną misję. Chciałbym jeszcze pogadać. Aha, nie mogę z nią pogadać. Dobra, a teraz może z Roną? No, jeżeli chcę handlować, to tam z wujem. Dobra. Żelazny marszałek. Nie przejmuj się tak po prostu. Nie przyjmuj uderzenia tak po prostu. Odepchnij je tarczą. Przejmij jego siłę. Żelazny marszałek Erenios, dowódca polowy wzgardzonych, wymachuje pięścią i wrzeszczy na jednego z żołnierzy na placu ćwiczeń. Patrz na talię przeciwnika. Jeśli zapatrzysz się na jego stopy, to przegrasz. Oficer wzgardzonych odwraca się do ciebie, odchrząkując i poprawiając swoją blado-złotą pelerynę. Trzeba pilnować żołnierzy, albo wyjdą z wprawy. To dla ich własnego dobra, nawet jeśli sami w to nie wierzą. Podobno macie mało żołnierzy i potrzebujecie wsparcia. Jaka jest sytuacja? Moje brygady zgromadziły się przy przeprawach Spokojnej, Echowej i Ząbku. Gwardia Wenderieńska może utrzymać jeden most, ale nie zdołają powstrzymać skoordynowanego ataku z trzech stron. Nie mam prawa ci rozkazywać, ale przerywa odkasłując niepewnie. Ale wszyscy zginiemy od edyktu Kairosa, jeśli nam się nie uda. Nie pozwolę więc, by duma powstrzymała mnie przed prośbą o wartościową pomoc. To jest drugi poważny atak na rzekę, prawda? Jak było poprzednio? Fatalnie. Ponieśliśmy duże straty. Przebijając się do rzeki, nie było komu kontynuować szarży. Chór nam nie pomagał. Atakowało jedynie kilka oddziałów wzgardzonych. Nie wiem, jak się to stało, ale straciliśmy całą grupę szturmową. Kręci głową z ciężkim westchnieniem. Rzeka wyrzucała zwłoki przez parę dni. Rzadko zdarza się, żeby tutejsi tak zażarcie się bronili, dlatego zaczęliśmy zastanawiać się nad liczebnością wojska potrzebnego do zdobycia doliny. Naprawdę? Czy nasi zwiadowcy nie poznali szczegółowych informacji o wrogu, które teraz zamierzasz zlekceważyć? Nie wątpię, że wzgardzy nie posłuchaliby takiej porady. W innych możesz znaleźć po wojnie, teraz ważni są jedynie wiarołomcy. Słusznie, dając się ponieść emocjom, niczego nie przyspieszymy. Wzgardzeni naprawdę potrzebują mojej pomocy? Potrzebujesz mi dogryźć? Z Fortu Stanowczość wyruszyliśmy w sile 10 000. Od tamtej pory nie dołączyły do nas ani żadne posiłki, ani rezerwy. Wysłałam wojowników z powrotem do walki, zanim porządnie wypoczną. Także owszem, muszę polegać na naszych sojusznikach. Przede wszystkim dlatego, że większość z nich to wcieleni siłą terasowcy. Zupełnie bezużyteczni. Gdyby wzgardzeni nie obrażali szkarłatnego chóru przy każdej nadarzającej się okazji, to może bylibyśmy bardziej skorzy do pomocy. Zamknij ryj, brudna suko. Nie pozwolę na dziecinne kłótnie w moim obozie. Ma trochę racji. Wzgardzeni nieustannie drwią ze szkarłatnego chóru. Wzgardzeni mają swoją historię, tradycje i własne przeszkolenie. Tego brakuje poborowym z południa. Nie po to trenujemy przez lata, by traktować nas na równi ze zdradliwymi tarasowcami. My jesteśmy oddani Kairosowi, zaś chór przyjmuje wszystkich, którzy boją się zginąć za swoje przekonania. Widzisz, przed sobą wspaniały przykład bigoterii wzgardzonych. W jakiś sposób jest to moja wina, bo mój kraj został podbity dopiero po moich narodzinach.
Zapomnij, że wybrałam Kairosa. Zapomnij, że wybrałam Szkarłatny Chór. Zapomnij, że postanowiłam zabijać gwałcicieli i mordeców, by zasłużyć na swoją pozycję. Tylko po to, by wzgardzeni wyzywali mnie od bezwartościowych zdrajczyń. Czy tak popatrzę na stosunki... Mówmy się, że jest nieźle. Nikt nie dał mi zbroi, za którą mogłam się schować. Nikt nie dał mi mieczy czy władzy. Wszystko, co mam, musiałam sobie zdobyć i codziennie walczyć, by to zachować. Chędożona, północna świnio. Moja frustracja skierowana jest ku chórzystom, którzy lekką ręką oddają się pod rozkazy Kairosa. Ich lojalność jest zmienna jak powiewy wiatru. Ile warta jest dla ciebie moja pomoc? Ile warta? Przeczytałeś przecież edykt. Jeśli nie zajmiemy sali wyniesienia, ciebie też czeka śmierć. Potrzebujesz łapówki, żeby dbać o własną skórę? Przepraszam, że marnuję twój czas. Najwyraźniej... Szkarłatny Chór bardziej potrzebuje mojej pomocy. Jesteśmy lepiej przygotowani niż Szkarłatny Motłoch. To akurat prawda, jednak minusem elitarnej jednostki wojska Kairosa stanowi fakt, że przyjmujemy tylko najlepszych, przez co nieraz wróg ma liczebną przewagę. Rozumiem, twoim obowiązkiem było obwieszczenie edyktu, nie zaś marsz ku szyku tarczowników. Jeśli nam pomożesz, wspomnę o tobie ciepło Archontowi, Aszowi i żołnierzom. Pochwała z ust wzgardzonych będzie wystarczającą nagrodą. Udział w walce wymaga różnych wydatków. Chciałbym pomóc, ale nie mogę być częścią falangi, nie mając żelaznej zbroi. Udział w walce wymaga różnych wydatków. No i bardzo pięknie, subtelnie i przebiegle. Może kieszenie dowódców chóru wypełnione są bogactwami, ale tutaj żołnierze otrzymują właściwy żołd, co leży w gestii kwatermistrzów. Jeśli tego potrzeba, by powstrzymać edykt zagrażający nam wszystkim, to proszę bardzo. No i dobra, to teraz mogę pomóc. Wobec tego nasz plan ma szansę się powieść. Żelazna marszałek unosi opancerzoną dłoń ku twarzy, przyglądając się metalowym przegubom. Niechętnie przychodzi nam współpraca z tymi, którzy nie przeszli naszego szkolenia i nie wyznają naszych wartości. Ale wiemy też, że Tunon Arbiter wybiera do swojego sądu tylko najwybitniejsze osoby. Liczę, że wszystkim nam przyniesiesz zaszczyt na polu bitwy. Antio poprowadzi szturm na echową przeprawę, a do pomocy przydzieli ci Barika z oddziału kamiennych tarcz. Wskazuje ciężko opancerzonego żołnierza, stojącego na warcie przy placu ćwiczeń. Zanim zapytasz, nie, zespoleni nie wykuwali mu zbroi po pijaku. Beric przeżył pełne uderzenie edyktu Bush, a od tego czasu jego zbroję trudno zdjąć. Z taktycznego punktu widzenia to wspaniała sprawa, ale poza tym raczej przekleństwo. Stukając się dwukrotnie w hełm, Renios nadaje sygnał potężnemu żołnierzowi. Barik, poznaj stanowiciela losu. Żołnierz, który do ciebie podchodzi, przypomina skupisko zardzewiałych ostrzy i niedopasowanych kawałków pancerza połączonych w mniej więcej człowiekokształtną formę. Śmierdzi potem odchodami i jakimś smarem, który pewnie umożliwia mu ruchy. Fatebinder, the Iron Marshal has tasked me with keeping you alive, and I have no intention of disappointing her. That should be enough assurance for anyone. To zaszczyt. Likewise, good binder. Żołnierz unosi opancerzoną rękę w pozdrowieniu. Całe jego ciało brzęczy, kiedy uderza kutą pięścią o powgniatane płyty metalu stanowiące jego napierśnik. Eric, is that you under there? I had no idea you were in Vendrian's well. Fatebinder, do you know this walking anchor? Zaraz, to wy się znacie? No. Oh, that is to say, yes. I'm already as familiar with this ironclad half-wit as I care to be. We don't have time to trade jabs today, Verse. After the siege, you can throw as many tantrums as you please. I suggest that we remain focused on the mission. No offense to the mission, but seeing you looking like a garbage heap and reeking of a mass grave is more amusing by far. Did you forget how to don your armor, or did Grave and Ash leave you out in the rain? Barik wzdycha, jego żelaznym pancerzem wstrząsa sfrustrowany warkot. Spotkałem Barika podczas kampanii w Krzepie, ale wydaje się być odmieniony. To znakomity żołnierz.
You're generous to say so. I'm afraid I left the better part of myself on the killing fields of Stalwart. But it's still in my pride and honor to serve the Legion. Głos mu się łamie. Nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to przejaw wahania, czy żalu. Stanowiciel dołączy do naszego ataku na rzekę. Pomyślałem, że przyda nam się pomoc. Co ważniejsze, jeśli moje podejrzenia się potwierdzają i Hur spróbuje nam przeszkodzić, będziemy mieli naturalnego obserwatora z sądu, neutralnego obserwatora z sądu po naszej stronie. Better to work with the honorable binder than some chorus children. Kiwa w twoją stronę głową, a jego pancerz zgrzyta. Chciałabym, aby Barik ci towarzyszył, by ocenić współpracę między jego oddziałem i Szkarłatnym Chórem. Barik, od ostatniej bitwy o krzepę pozostawałeś bez kohorty. Czas dać ci zadanie godniejsze niż strzeżenie dostaw i muszta. Kładzie ręce na biodrach i mówi oficjalnym tonem. Aż przydziela cię do stanowiciela. Możesz to uznać za trwały przydział, póki nie znajdziemy dla ciebie innego zadania. Czyli może nawet do rychło nadchodzącego końca wojny. Lub dopóki stanowiciel cię nie odeśle. Zrozumiano? Barik przygląda się żelaznej marszałek w pełnej napięcia ciszy. To rozkaz, Barik. Kręci głową i wzdycha, skupiając wzrok ponownie na tobie. Potrafi być uparty jak osioł, ale to dobry żołnierz. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko towarzystwu. Będę zaszczycony, mając po swojej stronie żołnierza Żelaznego Legionu. Mam, ale pozwolę na nie, choćby po to, by mieć dużą barierę między mną a wrogiem. No przecież. Będę zaszczycony. Znakomicie, nie mogę się doczekać twoich sukcesów na polu bitwy. Doink. No i mamy w ten sposób dostęp do Barika. Zanim jednak się zajmiemy samym Barikiem, przestudiujmy jego umiejętności. Barik. Zastanawiam się, dlaczego on ma aż 51 uniku. Ale niech będzie. Mściciel, czyli jedno i dwuręczna. Dobra, czyli w ogóle po prostu ma łupać mieczem i mogę mu dać miecz albo miecz i tarczę. I nawet miecz i tarczę muszę mu dać, bo on ma tutaj jakiś szczęk żelaza, pościgi i takie rzeczy. Dobra. No bo on awans dostał w ogóle, mogę mu coś tam gdzieś wydać. To w takim wypadku... Dobra, te obrony to mu tam jakoś tak nie bardzo są potrzebne, ta żadna inteligencja też, ale dodatkowe zdrowie, czyli żywotność, siła i w to ciśniemy bez przerwy. Raczej w żywotność. Jak ma być tank, to będzie tank. Jeden punkt mamy też tutaj. Ma zwiększa obrażenia. Otrzymaj szansę na zaatakowanie przeciwników, kiedy nawiążą oni z tobą walkę. Okej. Potężny atak. Potężny Barik budzi grozę u pobliskich przeciwników, którzy tracą część stanowczości. To też ciekawe. Szczęk żelaza. Wystosuj drwiące zaproszenie, prowokując wrogów do ataku na Barika. Walcz defensywnie, zyskując premię do pancerza. Nawiązanie walki z dodatkowym przeciwnikiem. O, to jest niezłe. Idziemy w to. Dzięki temu będzie mógł ściągać na siebie wszystkich przeciwników. W związku z tym potrzebne nam będzie chyba w jego przypadku dużo parowania, co? Co my tu mamy? Głównie unik. No i tam trochę tego parowania mamy, ale moglibyśmy mieć go stanowczo więcej. Stanowczo więcej. Dobra, zobaczmy, co on ma w ekwipunku. Miałem tutaj takie ciężkie budki dla niego. Odporność na kłute by nam się zmniejszyła mocno, ale zwiększyła odporność na ogień. Namiażdżone. To mamy do sprzedania. Okej. I dwuręczną broń. Raczej tej dwuręcznej broni mu nie damy. Ja sobie to zostawię tutaj i dam mu po prostu... Ale go pogięło w tej zbroi. Jaką on ma twarz? Mogę mu... Aha, nie mogę mu nawet hełmu zdjąć.
Stopiony żelazny hełm. Zaraz, bo tutaj... Czyli nie miałem jakiejś informacji. Hełm jest groteskową konstrukcją, łączącą w sobie uzbrojenie wzgardzonych z elementami spiżowego rynsztunku krzepy. Zakrywa jego twarz, niewiele pozwalając dostrzec. Przedmiot ten można ulepszyć w kuźni wieży. Aha, takie buty. No dobra, niech tak będzie. Dobra, jej jeszcze trochę brakuje do poziomu, no mnie jeszcze też kawałek. Zwrotka jakby najszybciej dostaje poziom. Nie przeszkadza mi to. Dobra, to w takim wypadku idziemy podszkolić Barika. Bo tutaj w broni jednoręcznej się można było coś tam nauczyć, nie? Markusie, ucz mnie. Broń jednoręczna albo parowanie. Zaraz. I w jego przypadku raczej bym chyba wolał parowanie, tylko muszę sobie to obadać. Dokładnie. I parowanie. Umiejętność parowania broni przed atakami w zwarciu i zaklęciami. Wyższy poziom tej umiejętności zmniejsza obrażenia powodowane przez ataki przeciwników lub spowoduje ich chybienie. Albo umiejętność uniku. Modyfikator tarczy. Plus 24 do uniku. Aha, czyli on dostaje... Czyli on dostaje starczy modyfikator do uniku. Niech będzie, że to logiczne. I mały modyfikator do tarczy, ale to, że jego tarcza mu tak daje, czy o co chodzi? Zaraz. Gdzie my tu mamy? O, jest jego tarcza. Unik plus 24, parowanie i wytrzymałość. No to dobre. To może po prostu poduczyć go walki wręcz? Zaraz, a co jeszcze miała Lucia? Broń miotająca i uniki, i atletyka. Tylko nie wiem, czy jemu potrzebna jest atletyka do czegoś. Określa zdolność pokonywania trudnego terenu i tak dalej, w dialogach, zastraszenia i obezwładnienia rozmów. Tak, dobra. Czyli albo uniki, albo parowanie. No albo broń, nie? Albo broń, zwiększając szanse na trafienie krytyczne, celniejsze ataki i skuteczność ataków. To w takim wypadku chyba zostanę przy... Znaczy chyba zwiększę mu parowanie. Dajmy, że w ten sposób. Dobra, bo uniki będzie miał starczy, a parowanie będzie się liczyć jeszcze gdzieś tam oddzielnie. A u niego jeszcze tak zobaczę w tych zdolnościach, w drzewku, czy on tutaj ma jakieś premie do czegoś. Nawiązać walkę. Zwiększa premię obronną zapewnianą przez tarczę, prowokując nieprzyjaciół. Dobra, no on nie ma niczego takiego specjalnego. No, nie ma niczego takiego, więc jakby i parowanie, i uniki gdzieś tam musimy mieć w plecach, albo po prostu cisnąć mu w broń, no i skupiać się na nim, ale jednocześnie starać się zabijać jak najszybciej przeciwnika, nie? Także to też jest taki całkiem niezły pomysł. Will do. Dobra, ale zanim do tego dojdziemy, to możemy wyruszyć już ku kolejnym zadaniom. Jak powiedział, tak zrobił. Tylko albo obóz Szkarłatnego Chóru, albo przeprawa, albo północna polana. Żeby znaleźć to i owo. Na razie udajmy się do obozu Szkarłatnego Chóru i zobaczmy, co się tam dowiemy. Niewielki oddział Gwardii Wenderyńskiej. Nie możesz iść dalej, dopóki się z nimi nie uporasz. No dobra, czyli przynajmniej nie będzie nudno.
Ciekawe, że Varika pancerz można ulepszyć, natomiast nie można go zmodyfikować. That's far enough, Fatebinder. Eb. To po prostu Eb. Ani kroku dalej, stanowicielu. Z pobliskich skał dobiega cię kobiecy głos. Pod jej luźnego stroju podróżnego przebłyskują niebiesko-zielone wzory wymalowane na ciele, a ubiór przyozdobiony jest węzłami marynarskiego sznura. Po jej obu stronach stoją wojownicy z godłem Gwardii Wenderiańskiej. Kobieta opiera się o wymyślną, zakończoną ostrzem laskę, która pulsuje magiczną energią. Do ramienia przyczepiony ma kawałek niebieskiego płótna. In accordance with ancient customs north and south, I offer and request a delay of blade. There are matters we must discuss without fear of reprisal. Okej. Kobieta kłania się nisko w wyćwiczonym pokazie dworskiej etykiety. Towarzyszący jej wojownicy stoją w gotowości wyraźnie spięci. Jak potoczy się dalsza ta rozmowa i czego się dowiemy od Wenderian, to dowiecie się w następnym odcinku. Pamiętajcie, że jesteście częścią tego kontentu. Zostawcie jakiś znak swojej obecności przez subskrypcję bądź lajka. Chciałbym wiedzieć, czy dalej mam to nagrywać. Chociaż pewnie nagram i tak wszystko. Ale to nic. To nic. Dawajcie znać. Póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za chwilę.